Witaj, wikingu. Gdzie jestem? Nie znam tego miejsca, ale prawdziwy wiking nie potrzebuje fotela. Nie potrzebuje studia. Przejdźmy na łono natury. O kurwa. No, w końcu się obudziłeś. Chodź, siadaj ze mną. Wiem, po co tu jesteś. Chcesz zgłębić wiedzę o świecie Valheima, tak? Świetnie. Ja cię wprowadzę. Poszukaj plaży niedaleko ołtarza i tam zacznij budować osadę. Pamiętaj, aby to było na łąkach. Ołtarz przyda ci się w późniejszym etapie gry, gdy pokonasz bossów. Odblokowujesz wtedy umiejętności, które ułatwiają i przyspieszają rozgrywkę. Zbuduj swoją bazę dużo większą niż potrzebujesz. Pamiętaj, że możesz używać więcej niż jednego stołu rzemieślniczego. Otocz swoją bazę palisadą. Postaw dwa ogniska obok siebie. Nad jednym z nich postaw cztery luszty. Pamiętaj, że możesz zjeść jednocześnie trzy rodzaje pożywienia. Przydadzą ci się one do zwiększenia zdrowia oraz wytrzymałości postaci na jakiś czas. Na początku używaj łuku. Jest to potężna broń, która pomoże ci pokonać niemalże każdego przeciwnika, jaki stanie ci na drodze. Na razie nie walcz z niczym innym niż szczary. Nie masz na to wyposażenia. Nawet przy kontaktach z nimi musisz bardzo uważać. W lesie znajdziesz wiele budowli, kopalni i portali szargów. Unikaj ich na razie, nie masz na to wyposażenia. A jak je zdobyć? Jak najszybciej pokonaj pierwszego bossa, Eiktyra. Przyzwierz go kładąc na jego ołtarzu trofea z jeleni. Łuk będzie tutaj bardzo pomocny. Zanieś trofeum z Eiktyra na ołtarz ofiarny. Odblokowuje to pierwszą umiejętność w grze. Pamiętaj, aby zawsze po pokonaniu bossa zanieść jego trofeum na ołtarz ofiarny. Nie używaj tratwy. Po pokonaniu bossa zrób kilof z jego poroża. Jak najszybciej wykop miedź i cynę. Miedź znajdziesz gdziekolwiek, a cyna zazwyczaj znajduje się na plaży. Wróć do domu i postaw dwie odlewnie i dwa piece do wypalania drewna, ale zostaw trochę miejsca, aby postawić obok kuźnię, ulepszenia do niej i w przyszłości piece hutnicze.
stwórz węgiel i przetop miedź. Postaw kuźnię i łącząc sztabkę przetopionej cyny i miedzi, stwórz brąz. Najpierw wytwórz sobie lepszy kilof z brązu. Zbierz więcej miedzi i cyny i stwórz więcej brązu. Następnie stwórz siekierę z brązu, bo dzięki niej powalisz brzozy, które dają szlachetne drewno. Stwórz sobie zbroję i małą tarczę z brązu. Następnie wytwórz gwoździe i postaw mały statek. Nie używaj tratwy, ponieważ ma ona małą wytrzymałość i możesz łatwo zatonąć. Nie walcz z wężem morskim. Na razie nie ma to sensu. Lepiej ucieknij i napraw łódź. Zwiedzaj mapę tylko w jednym kierunku. Nie pływaj dookoła, a lepiej wybierz jedną stronę świata, którą chcesz eksplorować. Łatwiej w ten sposób odnajdziesz nowe biomy, przeciwników, surowce, materiały i bossów. Jeśli gdzieś natrafisz na swojej drodze na ul, zniszcz go za pomocą łuku. Jest szansa, że wypadnie z niego królowa pszczół. Po podniesieniu jej będziesz w stanie postawić w bazie swój własny ul i regularnie wyciągać z niego miód. Postaw kać fermentacyjną. Przyda ci się ona do tworzenia eliksirów. Do tego postaw nad ogniskiem lub paleniskiem kociołek. Jego będziesz używać do tworzenia lepszych potraw i eliksirów, które następnie będzie trzeba sfermentować w kadzi. Czas na drugiego bossa. Znajdziesz go gdzieś w czarnym lesie. Zalecam zwiedzać kulhany, w których z nich może znajdować się tablica z lokacją starca, bo tak nazywa się drugi boss. Przygotuj najpierw eliksiry i pożywienie. Weź do tego ze dwa łuki i masę strzał. Podczas walki ze starcem uważaj na pnącza, którymi strzela. Najlepiej chowaj się za filarami jego ołtarza. Nie może ich zniszczyć, a całkowicie uchronią cię przed obrażeniami. Ze starca wypadnie klucz na mokradła. Służy on do otwierania zatopionych lochów na biomie mokradła. Tam będziesz w stanie wykopać żelazo, które następnie przetopisz w domu. Zrób upgrade swojego uzbrojenia i zwiedzaj więcej lochów, bo w których pokaże się tablica do trzeciego bossa. Stawię teleporty w na tyle dużych odległościach od siebie, aby można było się szybko przenieść z jednego punktu do drugiego, ale i na tyle blisko siebie, by móc zwiedzić biomy, które są po drodze bez potrzeby płynięcia łodzią. Stwórz longskip, duży statek. Szybciej będziesz się dzięki niemu poruszać i zmieści on więcej rzeczy niż mniejszy statek. Uprawiaj ziemię, czyli marchew i rzepę. Nasiona znajdziesz gdzieś w lasach. Przede wszystkim nie kozacz. Valheim to świetna gra, która rzadko kiedy wybacza błędy. Przekonasz się o tym najlepiej, wchodząc pierwszy raz na równiny. Dzięki temu, co ci przed chwilą zdradziłem, łatwiej będzie ci przeżyć w świecie Valheima. A teraz idź, zbuduj swoje obozowisko i siedź przy własnym ognisku. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się zobaczymy. Trzymaj się, Wikingu.